Cześć Zbyszek, jesteśmy w tym sklepie Gibsona, to jest showcase Gibsona w Nashville. Gibson USA. Zaraz ci pokażę kilka tych. Les Paul, czekaj, ale. Gibson USA. Tu jest cała aleja Gibsona, cała Les Paul. Uważaj teraz. Wow. Same Les Paul. Różne modele. Cała aleja. Ok, zaczynamy. No jak? Tutaj. Nawet nie jest zaznaczone, jaki to jest model, tylko jest Les Paul model. Zaraz zobaczymy, ile ona kosztuje. To jest 2590 przekreślony. No wiem, co to znaczy. Ta jest ładna. Taka sama cena. Ta jak humbuckery jak. Światło mi przeszkadza. Ile ta kosztuje? 4000 w tym roku. To jest ile? 2000, bo to pewnie niższa półka, to tańsza. Rysy, pod światłem. Oni robią gitary w ciągu tygodnia, robią obok. Człowiek mi powiedział. To jest 3500 tutaj. Chodź, on pokaże. Dobrze, zaraz. Teraz się podniecę, bo tam jest... O, to jest standard. Tu widzę tutaj. Standard. Teraz zobaczmy, ile on kosztuje ten standard tutaj. 3500. Tylko przekreślona, to nie wiadomo, to pewnie trzeba się potargować. Tu jest Traditional. A tu jest 3800. No taki jakiś dziwny, to pewnie studio. Dwie różne przystawki, zobacz. 2200. Może ze 3 takie kupimy. Tu jest też standard. Zobaczymy, i on stoi. O, nie widzę nigdzie. A ta jest ładna. Też nie ma w ogóle, nie ma nic w ogóle, co to jest. Jaki to jest model. Ale bardzo ładna gitara jest. Bardzo ładna. Ela tutaj cenę pokazuje. 4,5. A. Ale zobacz, jak z boku jest. Zobacz, jak z boku jest. Nie? Czarna jakaś jest, to jest Junior. To widać, to jest Junior, tak wygląda Junior. I oni chcą za Juniora 2600. Okej, okay. Next. O tutaj jak ten, jak Gretsch ma ten. Wibrator jak u Gretscha. Ale Gibson, jak się ma. To jest standard. Yeah.
A, to są plek. A, to jest ten plek, reklamują to ten plek. W Polsce też już jest. Ile to jest? 2899. Tu jest. A, też nie ma, tylko zielony listek, ale bardzo ładna gitara jest, z drzewa takiego naturalnego. Ale nam cenę pokażę. 2100. No to tanio. Tak, weźmiemy ze 3 może. O, ta z boku tutaj jest. Studio, ale bardzo ładne studio. Bardzo ładne, zobacz. Strasznie. To jest ten. Tu tą, w intonację. Drzewa. Zaraz tam Ela pokaże cenę. Ile studio? O, to droższe. 2900, no tak. A tak jeszcze? 3000, 2999. Tu jest Demalikuta standard. 3700, 3900. Standard. Standard Demalikuta. Cena jest... 3999. Plek. Jak się ładnie odbijają, inne się w tej... Ha! Jak w lustrze się odbija. Druga strona. Cześć, zaraz zacznijmy drugą stronę. Wow! Tu też są. Tam problem. O, jest ta. Jest. To jest Epiphone. Dobra, wracamy do naszych pisanych. Pisano, starczy. A, to są Epiphony. To są Epiphony. Epiphone. Dobrze, wracamy z powrotem. Byliśmy u Manikuta, byliśmy. Tu to studio oglądaliśmy. Znowu jest studio. Czarne. Czarne studio. I oni chcą, że studio. Za 400. Ale jak inkrustowany ten. Nakładka jaka inkrustowana. To jest samo, ten na to samo tak nakładki inkrustowane. Ten jest bardzo ładny. Oła! Tutaj jest 4000. Też nie ma. Na główku nie ma nic. Ten brązowy to studio jest. 1300, co na widzę stąd. Studio. Trochę mi światło się odbija. Ten junior znowu. Też trzeba dać $1200, ale taka sobie. Nothing to write home about. O, tu się LG zaczynają. No, no, też ciekaw jestem, ile kosztuje. O, o, jest. Mytka. 1600. Dobra. Dalej. Tu jest Zach Wild. Ale to jest Gibsona, nie Epiphone. Gibsona. No, it's okay, no problem. No to do. Prawie 3500, 3300. Jak z tyłu wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Czyli on nie tylko, dla niego nie tylko Epiphony robią, ale i ten, Gibsony. Tu jest czerwona, ładna, wiśniowa SG. Ja taką miałem kiedyś tą japońską, pamiętam. Sterylna przygoda. 3000. Ceny to mają ładne. Światłem trochę chodzi. Zobaczymy,
co tutaj jest? To jest 3000 z groszem. Ktoś kupi. O, tu jest jakaś taniocha. 1300? Czy 1700? Nawet nie mogę przeczytać do tej. O, światło idzie. To jest dżin. A z tyłu? Tak, to widać wyraźnie. Numer, nie wiem, czy widać. Widać? Widać. Maszynki. Tylko cienki ten SG. Okej. Okay. Wieszamy go z powrotem. Ła, coś tutaj jest nowego. Nie wiem, co to jest. Jakie przystawki na... Dark Fire. Muszę patrzeć. Kamera wariuje, bo to jest ten. Światło dostaje. Lampa zdejmie. Dark Fire. Wyżymy numery z tyłu. O, o! Coś tu jest napisane. Cena 4500. Bardzo ładnie wykończone jest, bardzo. Jedną ręką trzymam gitarę. Muszę ją wrzucić na górę. O, Ela nam pomoże. Weź ją na górę, może czekaj. O, kurde, ja się trochę obawiam, że... Napisano, że nie wolno, że jakby zatrapanie czy coś, to... To kupimy, kupimy, dobrze. Tak, no. Jak w Polsce było to. Pyszek nam zafunduje. Pączki macane należą do macanta. Znowu zaka gitara. O, a tu jakaś jest ładna, bardzo ładna. A, to już jest epifan. No. Nie ma ceny. Przystawki ma? Nie, widać, widać. Dirty coś tam. Dirty fingers, brudne paluszki. Ła, ta 9 Epiphone? Zobacz. 9, nie, 957. No, ja myślałem 9000, to już wszystko zacząłem. Tak, 1432. Tak. Epiphone. No, ta jest ładna. No dobrze. 1432. Ela podpowiada 1400. No nie, to są dalej Epiphone, to nie będę cię męczył. 80. Dobra. A przejdziemy tak po tych kuponach tylko. Ten, co to jest? Epiphone Special. Nothing Special. Pardon, to komentarz. Też jeszcze są Epiphone. Więcej Epiphone jest coś tam. Aha, w ogóle. To są też Epiphone. Są w ogóle jakieś takie gitary kluczowe. Ela nam pomoże tutaj. W ogóle to wygląda jak Fender. Pierwszy raz coś takiego. Ale ja jestem młody w tej rzeczy. No tutaj na przykład. To jest sklep Gibsona, to nie może być Fender. Nie może być Fender. Może taką kupimy. Poczekaj, zaraz, weź ten. Weź Japonę. Z tyłu. Widać, drzewo jest. Aha, coś napisane jest. Tak, tak, tylko. Numer? Jest numer, jakiś podpis jest. Tak, teraz lepiej. Już mam. Drzewo.
drzewo jakieś takie specjalne. Co tu jest z tym? Nie, to. Aha. Dalej. Dobrze, dobrze. 3300. Tylko 3300. Cześć Zbyszek, odwiedzamy dla Ciebie muzeum, znaczy nie muzeum, tylko sklep. Sklep Gibsona. Sklep Gibsona, szałka jest w tym. Najźwy. To jest, czekaj. Ten model? To jest napis. Trzeba będzie katalog wziąć i zobaczyć, co to jest z katalogu. Tam gdzie jest ich trochę tutaj, różne kolory. Możemy kupić taką gitarę. Już zaraz. Jak powiem, ale tu chcę gitarę. O, tak. Czekaj, zaraz. To są jeszcze. Aha, nie, to są. Tutaj EMG ma przystawki, bardzo ładne przystawki. Czekaj, zobaczymy, to kosztuje. Jak się wepnę. O jest. 2800, 2900. No, Gibson jest. Tam nawet nie ma napisane, że to jest Gibson, ale to jest sklep Gibsona, to musi być coś od Gibsona. Ten ile tu jest? A, 5200. 5200. Tu jest. A to jest custom. O, ktoś mu urwał ten. Coś tutaj. 10 200. Tylko. O, chyba ze 3 kupimy takie. Ten też jest custom. A tutaj jest nawet na główce jest napisany custom. Widać, że jest custom. Napis. Nie wiem, czy to wdrapało ostrość, czy nie? Nie jest tam. Tego można wziąć za... Nie wiem, czy to trzeba się kłócić, czy targować. 6000. Tak, to są wszystkie, to są customy. 58,5. Na pewno są oryginalne, bo to jest sklep Gibsona. Ten ile jest? Ile to jest? Ile on jest? Nie, 616. MG, białe. O, taniocha, 1600. Znowu kasa. Respo custom. Właśnie, na główce nie ma nic zupełnie przez custom, tylko Respo model. No. Za piątaka można go pewnie wyjąć. Z tyłu to już mogę dosięgnąć. Tak wygląda z tyłu. Jeszcze jeden custom. To jest szary custom. I takie te diamenty. Ile oni tu chcą za niego? Szary, nie rzucający się w oczy, custom za 5 z kawałkiem. Ale już sobie usiadła. Mi się podoba jedyna. Która ci podoba teraz? Ota. O, dobro, takie duże. Weźmy, kupimy dom, dobrze, dobrze. Ma wtedy, ale wiosło. My dopiero moglibyśmy sobie pojechać. Ciekawe, jakbyśmy ją przywieźli samolotem. Tu jeszcze, a nie ma jakieś... No, tylko takie ciekawostki. To jest śmieszne. Półtoraka. Spirit.
mniej więcej tak to wszystko wygląda. Rolandy są. Teraz do Firebirda się przymierza. Ta jest fajna. To Zaka, znowu jest Zak. Proszę? To jest Zak. Jak ją zwał, tak ją zwał. 1300. Ta była ten Firebird. 1600. Tutaj te piecyki. A tu jest ładny piecyk. To zobacz, jak ładny piecyk. 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 Super Golden. Nie widzę ceny. Wygląda, jakby był używany. A tu jest Epiphone. Mam całą serię Epiphone. To można 400, 50. To jest taki mały piecyk Epiphone. Tu jest Junior, Valve, tu jest Valve Senior. Ceny nie bardzo nie ma. A to można na Google sprawdzić. Parę marszali stoi. O, kable są. Ciekawe, co taki kabel kosztuje. Są tu są. 20 dolarów. No nawet fajnie. Tu są Horizon. Zabawki. O, tu są jeszcze bossa zabawki. Ela tutaj mówi, że są zabawki. Bossa. Ale to są regularne ceny tego wszystkiego. O, tu jest ten chorus. Chorus Ensemble. Co to znaczy? Ale się wydaje, co to jest. 40 dolarów. 40 dolarów, nie wiem co to jest. Ja tylko pracuję, nie wiem co to jest. Wow. Tak, jeśli. Jeśli. I mandoliny Gibsona. Dobra. Tak wygląda Gibsona sklep, showcase w Tennessee. Jesteśmy w Nashville. Nashville, Tennessee. O, tu Elena ściągnęła. Tutaj z drugiej strony, jak jest ta aleja z Gibsonami, gdzie byliśmy. Idę, idę zaraz. Wszystko naraz coś pokażę. Się już denerwuje. To żeśmy zaczęli, dlatego żeśmy zaczęli. O, kurtka Gibsona, ale tutaj kurtkę mi chce sprzedać. Tylko 395 dolarów. Okej, okay. Za 395. A z tyłu? Z tyłu sobie zapisane. Nashville. Co jest Nashville? Jako dowód, że tu jesteśmy. Okay. I napis czy z tej. Fajna kurtka. Nawet miękka skóra. Mm-hmm. Ile była? 300? 395 dolarów. A tutaj w ciągu tygodnia, bo my jesteśmy, dzisiaj jest sobota 13, dzień przed tym, przed tydzień, znaczy weekend walentynkowy. To jest, pokazują jak oni robią. To nie jest właściwie fabryka tutaj, ale oni po prostu tutaj dla klientów. Gitar codzienna. How you doing? Hey. Takich ludzi się spotyka. O, tutaj robią gitary. Idę tędy, popatrzę, może jakieś Gibsony może robią. Gibsony? Gibsony, ja mówię, co mówię, Les Paul'e. Już trochę zmęczony jestem, mi tak się pieprzy. Także tu Ela się dowiedziała, że jakbyśmy przyszli w ciągu normalnego dnia tygodnia, to oni tutaj robią. A, to może faktycznie jest kawałek fabryki tutaj. Autentycznej fabryki. Człowiek powiedział mi, że robią... można zobaczyć w ciągu tygodnia. To jesteśmy teraz z drugiej strony tej alei tych Les Pauli. A dzisiaj jest sobota, więc... Tutaj jest, są SG, ale to akurat Epiphone jest tam. O, wiem, o, proszę, tu jest napisane. Towar na, macany należy do macanta. Wimbledon. Aha, tu jest. Tutaj, a tu jakieś cold drinks. Harley'a, maszyna na cold drinks. A tutaj. O, nasza gitara. O, tutaj Dobro, Eli. Taka z 800 dolarów tutaj kosztuje w sklepie. nie taka, tylko mniejsza. Ale tu chłopaki, proszę, proszę. Okazuje się, że wszystko polega na tym, że jak się dobry bimber pędzi, to wszystko dobrze idzie. Wszystko ma
jakieś korzenie. Aha, koszulki. Chciałem ci koszulki pokazać. Zobacz. Koszula Gibsona. Z taką ładną nalepką. Stuwa. O, tutaj jeszcze masz. Gibson. Wow, a, Pure Gibson. Proszę. Takie koszulki tutaj, panie, tego. Ta gitara to jest taka trochę cienka. Pantera. Ale Gibson. I to jest stuwa. Tutaj, proszę. Konkurencja do Levisa. O, tanio, $70. Tutaj dopiero na modziwy. Too busy. Ale ile to kosztuje? 70. To wszystko taka sama cena. Wszystko trzeba $100. Trzeba $100 rozmienić, żeby cokolwiek kupić. A tutaj country. To cena widać od razu. Country. O, tutaj jest. $35. Dwa Les Pole. Tańcowały dwa Les Pole od rana. 84. Czy ta koszulka jest robiona? A, koszulka jest Made in China. Czyli MIC. MIC. Made in China. Taki pasek $35. Aha, to jest do ten. Do gitary. Ja już się orientuję. Zarzekam, jaki miękki pasek. Jaki miękki. Wow, a ile on kosztuje? No właśnie. 54,95. 54, a to chyba dla tych, bo akustycznie. Ale zrobione w Ameryce. Made in America. No proszę, robią Franklin, ten Tennessee. Ten jest przyjemny, jeszcze logo ma jakieś. A no to chyba Franklina. 34. Mnie się najbardziej podoba ta tutaj wibrownia. O, zobacz, jeszcze taki jest. O, tam to na zimę tak jest z tym, z futerkiem. Ela znalazła pasy te z futerkiem. $80. $80. To bardzo dużo. Z futerkiem na zimę. Żeby gitarze nie było ci na zimę. Nie, żeby... Co oni tutaj pędzą? No coś tam pędzą chłopak. Odchodzę dalej, żeby było widać całą pędzarnię. No dobrze, tym miłym akcentem kończymy naszą wizytę i korespondencję dla Zbyszka D. z Warszawy. Buzi pa. Wasz korespondent Andrzej... Czekaj, może łatwiej będzie, jak zakończymy, jak dojdziemy do... Są te customy z tej strony. Okej. Gibson USA. God bless America.